konferencja druga. Nie jestem orłem, mam tylko jego oczy i serce. Modlitwa Teresy, ciąg dalszy. Alors aujourd'hui nous allons continuer sur la prière de Thérèse, mais nous allons travailler un peu plus concrètement à partir d'un texte. Dzisiaj będziemy dalej mówić o modlitwie, ale wyjdziemy od konkretnego tekstu. Tekst ten znawcy świętej Teresy nazywają przypowieścią o małym ptaku. Trzeba oczywiście umiejscowić ten tekst w życiu Teresy i przybliżyć wydarzenia, w czasie których został napisany. Jest lato 1896 roku. Teresa ma 23 lata i rozpoczyna właśnie doroczne rekolekcje. Czyta fragmenty listów świętego Pawła, a także proroka Izajasza. W tym okresie przeżywa kryzys powołania. Mówi sobie bowiem tak: rzeczywiście jestem karmelitanką i narzeczoną i matką, ale to już mi nie wystarcza. W czasie modlitwy odczuwa wielkie pragnienia. Pragnienia dosyć dziwne, tak dziwne, że nazywa je szaleństwem. Pragnie być kapłanem, prorokiem, doktorem Kościoła. Pragnie być misjonarką poprzez wszystkie wieki i całą historię Kościoła. Chce być męczennikiem, ofiarą wszystkich możliwych męczeństw, jakie można sobie wyobrazić. Domyślacie się, że jeśli by powiedziała o tych wszystkich pragnieniach spowiednikowi Karmelu, ten odrzekłby zapewne, że pewnie jest zmęczona, powinna więc spać i nie wstawać na poranną modlitwę. Mógłby również jej odpowiedzieć, że jest bardzo pyszna. Zresztą zdarzyło się jej to już raz, kiedy jeszcze była nowicjuszką. Wówczas ojciec Blino, jezuita, głosił rekolekcję w Karmelu. Teresa poszła do niego, mówiąc mu, że chciałaby stać się wielką świętą jak Teresa z Awila. Ten jej odpowiedział: siostro, jesteś bardzo pyszna. Idź do swej celi i zostań tam w spokoju. Teresa mu odrzekła: powinniśmy być doskonali, jak ojciec nasz jest doskonały. Ale niestety nie zdołała przekonać ojca jezuity. I oto kilka lat później chce być kapłanem, męczennikiem, doktorem Kościoła. Sprawia jej to oczywiście wiele cierpienia. Wtedy otwiera Ewangelię na fragmencie z listu świętego Pawła do Koryntian, który mówi, że w Kościele każdy ma swoją funkcję, każdy ma swoje miejsce, że jeśli jest się tym, to nie można być kimś innym. W Kościele jest miejsce dla doktorów, mówców i proroków. Jeżeli każdy zostanie na swoim miejscu, wszystko pójdzie dobrze. Rzecz jasna, mówi Teresa, ten fragment mnie nie zadowolił. Mówił przecież coś dokładnie przeciwnego do moich pragnień. Po rozdziale 12 następuje jednak rozdział 13, który jest wielkim hymnem miłości. W nim święty Paweł mówi, że tym, co przekracza wszystkie charyzmaty, jest miłość. Tekst ten jest wielkim olśnieniem dla Teresy. Mówi: znalazłam wreszcie swoje powołanie. W sercu Kościoła mej matki będę miłością. W ten sposób będę wszystkim. To słynne zdanie wzbudziło wiele powołań na całym świecie. Rzuca ono wielkie światło na to, czym jest Kościół, na to, czym są w ogóle w Kościele powołania. Rzeczywiście bowiem Kościół jest miłością Boga, która rozlewa się na ludzkość. Jak mówił francuski biskup Bossuet, Kościół to Chrystus rozlany, a tym, kto sprawia, że Kościół żyje, jest Duch Święty. Teresa to potwierdza, mówiąc: jeżeli nie byłoby Ducha Świętego, nie byłoby miłości, a Kościół nie mógłby istnieć. Jeżeli nie byłoby miłości, to ewangeliści nie głosiliby Ewangelii, a męczennicy nie oddawaliby swego życia. Teresa odkrywa zatem, że jej powołaniem jest być miłością. Ta miłość to agape, serce Boga. To Duch Święty, który jest płomieniem miłości. Rzecz jasna, odkrycie, którego dokonuje Teresa, nie znaczy wcale, że chce opuścić Karmel. Chce zainwestować swoją miłość jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, w codzienne problemy życia. Z jej odkrycia wypływa wielkie światło dla różnorodnych powołań.
jest oczywiste, że pewne wybory w jakiś sposób nas ograniczają. Jeśli ktoś jest misjonarzem w Afryce, to nie może być jednocześnie w Krakowie. Jeżeli jest na przykład benedyktynem, to nie może być ojcem rodziny. Trudno temu odmówić racji. Ale Teresa odkrywa, że jeżeli naprawdę przeżywamy w sposób głęboki swoje powołanie, jeżeli inwestujemy miłość, którą Bóg nam daje, wtedy każdy może się odnaleźć. Dzieje się tak dlatego, że sercem i podstawą każdego powołania jest miłość. Świat zaś potrzebuje wielu różnorodnych powołań i nie należy ich sobie przeciwstawiać. Dla Teresy jest to wielkie światło. Rzeczywiście we wrześniu 1896 roku Teresa jakby na nowo odkrywa własne powołanie. Z tego właśnie powodu zostanie uznana przez wiele innych zgromadzeń za współzałożycielkę. Zgromadzenia te nie zatrzymują się nad tym, że Teresa była karmelitanką, ponieważ uważają ją przede wszystkim za mistrzynią duchową. Zazwyczaj wszystkie te zgromadzenia są apostolskie. Istnieje na przykład monastyczny klasztor koptyjski w Egipcie, której założyciel ustalił regułę życia na podstawie Ewangelii i na podstawie świętej Teresy z Lisieux. Po wspaniałym fragmencie rękopisu B, w którym Teresa mówi o odkryciu swego powołania, powraca ona do codziennego życia. I w tym właśnie miejscu odnajdujemy przypowieść o małym ptaku. Jest w tym zadziwiający kontrast. Teresa odkrywa swoje powołanie. Chce być miłością w sercu Kościoła. Chwilę zaś później pisze o sobie jako malutkim, bardzo słabym ptaszku. Teresa jest bardzo realistyczna i zawsze wychodzi od rzeczywistości. Pisze tak. Jakże dusza tak niedoskonała jak moja może pragnąć posiąść pełnię miłości? Jezu, mój pierwszy, mój jedyny przyjacielu, Ty, którego kocham wyłącznie, wyjaśnij mi tę tajemnicę. Dlaczego nie zatrzymujesz tych bezkresnych pragnień dla dusz wielkich, dla orłów, które szybują na wysokościach? Ja siebie uważam za słabego ptaszka, ledwie pokrytego cienkim puchem. Nie jestem orłem. Na tym polega kontrast. Dla niej orły to święci, a ona wie, że jest słaba i mała. Mówi jednak dalej. Nie jestem orłem, mam tylko jego oczy i serce. Jest to bardzo ważne, ponieważ oczy to wiara, a serce to miłość. Teresa precyzuje, gdyż pomimo skrajnej małości ośmielam się wpatrywać w boskie słońce, słońce miłości. Na tym polega śmiałość Teresy, która mimo swego ubóstwa i swej małości ośmiela się patrzeć Bogu w twarz. I dalej mówi,
Me serce odczuwa w sobie wszystkie pragnienia orła. Ptaszek chciałby się wzbić ku słońcu, którego czaruje jego oczy. Chciałby naśladować orły, które widzi wznoszące się aż do boskiego ogniska Trójcy Świętej. Teresa chciałaby więc być jak orły, jej bracia, choć sama jest bardzo mała. Orły zaś wznoszą się aż do boskiego ogniska Trójcy Świętej. Zauważmy, że Teresa podkreśla raz jeszcze, że dla niej Bóg to Trójca Święta. Niestety, ciągnie dalej, wszystko, co ptaszek może zrobić, to podnieść swe małe skrzydła, ale wzlecieć to już nie leży w jego niewielkiej mocy. Tu odnajdujemy podstawowe pragnienie drogi dzieciństwa Bożego, pragnienie spotkania Boga przy całkowitej świadomości własnej bezsilności. Wśród definicji drogi dzieciństwa Bożego znajdujemy tę, która została sformułowana przez kardynała Danielu: nieskończoność pragnień w całkowitej niemocy. Można zadać sobie pytanie, jak można do tego dojść. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na nieporozumienia dotyczące małej drogi. Często spotykam ludzi, którzy mówią na przykład: Ojcze, bardzo kocham małą drogę. Ja żyję właśnie w ten sposób. Ja żyję małą drogą. Mam małe życie, mam małe mieszkanie, odprawiam małe modlitwy, mam małego pieska. Mówię: proszę Pani, proszę Pana, mam nadzieję, że Pani żyje małą drogą, ale mała droga to nieskończoność pragnień. Teresa chciała być wszystkim. Chciała być doktorem kościoła, chciała być męczennikiem. Nie przez pychę czy szaleństwo, ale ponieważ, jak sama mówiła, Bóg wkłada te wielkie pragnienia w jej serce. Nie trzeba ograniczać człowieka do małych pragnień, bo jest stworzony do nieskończoności, do spotkania z Bogiem. Antropologia chrześcijańska to antropologia niesamowicie absolutna. Człowiek został stworzony, aby uczestniczyć w życiu Boga. Tymczasem widzimy, że często pragnienia człowieka są ograniczone do gry w totolotka czy w piłkę nożną. Bardzo często ograniczamy nasze pragnienia do konsumpcji. A to nie może wypełnić całego człowieka. Ojcowie Kościoła powtarzają, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby człowiek stał się Bogiem. Tak więc droga dzieciństwa Bożego nie jest czymś, co ogranicza pełnię człowieka. Jest to bardzo częste nieporozumienie. Mówimy też, że z jednej strony istnieje święta Teresa Wielka, to znaczy Teresa z Avila, i to jest wielka świętość, a z drugiej mamy małą Teresę i małą świętość. Ale nie ma małej świętości. Istnieje jedynie świętość, którą proponuje nam Ewangelia. A droga dzieciństwa Bożego jest drogą równie trudną, jak inne drogi prowadzące do Boga. Alors, justement,
Na czym polega trudność drogi dziecięstwa Bożego? Pierwsza polega na tym, aby ją dobrze zrozumieć, ponieważ może dojść na tym tle do nieporozumień. Jeszcze trudniejsze jest życie. Dlaczego? Zaraz zobaczymy. W przypowieści Teresy ptaszek posiada pragnienia orła, który chce spotkać się z Bogiem. Ale niestety nie może tego uczynić, ponieważ człowiek nie może zbawić się sam. Świętości nie można zdobyć siłą. Teresa proponuje takie wyjście: pozwolić Bogu, aby nas zbawił. Zaraz zobaczymy, że ptaszek, nie mogąc wznieść się o własnych siłach, położy się na skrzydłach boskiego orła. Boski orzeł, którym jest Chrystus, zaniesie go aż do Trójcy Świętej. To obraz biblijny. Można go odnaleźć w 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Tę samą rzeczywistość Teresa wyraża jeszcze innym obrazem, obrazem windy. Tym razem Teresa jest małym dzieckiem u stóp schodów i próbuje podnieść swoją małą stopę, aby wspiąć się na jej szczyt. Ale niestety nie potrafi tego zrobić. Teresa pragnie więc znaleźć windę, która wniosłaby ją do Boga. Wtedy raz jeszcze odkrywa, że tą windą mogą być ramiona Jezusa, które wzniosą ją jak dziecko ku Ojcu. A o co prosi ją Jezus? Prosi tylko o to, by zgodziła się być niesioną przez Boga. Ale na tym właśnie polega podstawowa trudność, ponieważ w zasadzie nikt z nas nie lubi, aby Bóg kierował jego życiem. Wolimy czynić wszystko sami, zależeć od kogoś innego. Zależeć od Boga w życiu duchowym to dla nas bardzo trudne, ponieważ sami wolimy decydować, co i jak uczynić. Teresa powie to wyraźnie w liście do swej siostry Marii. Najtrudniej jest zgodzić się na to, że jest się małym i ubogim, aż do śmierci. To znaczy być uzależnionym od Boga aż do końca i nie móc prowadzić swojego życia duchowego w taki sposób, w jaki chciałoby się to robić. Opowiem wam tu pewną historię. Jest to historia mojego przyjaciela, księdza, który jest równocześnie przyjacielem wielu innych ludzi. Ma na imię Jakub. Kiedyś powiedział mi tak. Zostałem wyświęcony na kapłana mając 25 lat i obiecałem wtedy, że będę szedł za Chrystusem w mojej posłudze kapłańskiej. Kiedy ją zacząłem, wszystko szło bardzo dobrze. Apostolat, modlitwa, spotkania z ludźmi. Gdy doszedłem do 40, wtedy przyszło wiele niepowodzeń i byłem całkowicie przybity. Zacząłem się zastanawiać, co się stało, dlaczego Bóg mnie opuścił, jestem zgubiony. Wtedy Chrystus mi powiedział: Jakubie, 15 lat temu obiecałeś mi, że pójdziesz za mną. Jednak już 15 lat idziesz przede mną. Zechciej stanąć za mną, a ja poprowadzę sprawy. Dzisiaj Jakub ma 60 lat i mówi: teraz jest lepiej. Od kiedy pozwoliłem Chrystusowi działać, wszystko układa się dużo lepiej. Nie znaczy to, że Jakub nic teraz nie robi. Znaczy to, że wszystko co czyni, czyni inaczej. I zanim zacznie realizować swoje pomysły, prosi Chrystusa w modlitwie i pyta Go, co On o nich sądzi. Na tym również polega droga dziecięstwa Bożego. Przypomina mi się historia pewnej siostry zakonnej, którą prowadził angielski benedyktyn. Kontaktowali się ze sobą listownie. Pewnego razu ona napisała do niego taki list. Ojcze, odkryłam coś strasznego. Nie mam żadnego życia duchowego. Ojciec benedyktyn tak jej odpowiedział. Wreszcie, długo czekałem na tę chwilę. Dopiero teraz będziemy mogli poważnie zabrać się do pracy. Do tej pory siostra prowadziła życie duchowe według własnej woli.
Le petit oiseau a les aspirations de l'aigle qui veut rencontrer la Trinité. Teresa widzi więc, że nie może sama wznieść się do Trójcy Świętej. Cóż zatem uczyni? Co uczyni ptaszek z jej przypowieści? Czy umrze z żalu, widząc, jak bardzo jest bezsilny? O nie, mówi Teresa. Ptaszek nie będzie się nawet smucił. Z zuchwałą ufnością chce zostać na miejscu, by wpatrywać się w boskie słońce. Nic nie potrafiłoby go przerazić, ani wiatr, ani deszcz. A gdy chmury posępne zasłaniają gwiazdę miłości, ptaszek nie zmienia wcale miejsca i wie, że ponad chmurami jego słońce świeci nieprzerwanie, że jego blask nie zanika ani przez chwilę. Czasem, co prawda, serce ptaszka opętane jest przez burzę. Zdaje mu się, że nie wierzy, by prócz chmur, które go ogarniają, mogło istnieć coś jeszcze. Jest to bardzo ważne zdanie, ponieważ Teresa już od kilku miesięcy jest pogrążona w ciemnej nocy. Stan ten będzie trwał aż do śmierci. Ta noc jest wielkim doświadczeniem jej wiary i nadziei. Bardzo często zastanawiano się nad tym trwającym przez ostatnie 18 miesięcy okresem jej życia. Pojawiały się bardzo różne, czasami fantazyjne interpretacje. Niektórzy mówili, że Teresa straciła wiarę. Ona zaś w swoich tekstach pokazuje coś dokładnie przeciwnego. Mówi, że nigdy nie uczyniła tyle aktów wiary, co w tym okresie. Inni twierdzili, że nie było to najważniejsze doświadczenie jej życia. W rzeczywistości jednak sięgało ono niezwykle głęboko. Teresa bowiem, będąc już poważnie chorą, miała jednocześnie wrażenie, że zbliża się do nicości, a w jej modlitwach pojawiają się myśli najgorszych materialistów. Tak naprawdę zaś doświadcza zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa, które ofiaruje za niewierzących. Mówi: oto siedzę przy stole grzeszników, tak jak sam Chrystus zasiadał za stołem grzeszników. Jeżeli Chrystus to czynił, to po to, aby ich zbawić. Teresa tak samo ofiaruje swoją własną noc, aby inni mieli światło. To jej doświadczenie jest prorocze. Zwiastuje dechrystianizację we Francji i w innych krajach. Teresa, zamknięta w swoim karmelu, już wtedy troszczy się o ludzi, którzy nie znają wiary. Jak reaguje Teresa w czasie nocy? Również w czasie nocy na modlitwie. Oto co mówi w przypowieści o ptaszku. Co za szczęście pozostać na miejscu mimo wszystko i wpatrywać się w niewidzialne światło, które wymyka się mej wierze. Tu właśnie jest wielki sekret modlitwy Teresy, bo przecież w czasie tej nocy mogłaby całkowicie stracić odwagę. Mogłaby nie wytrwać na modlitwie. A wytrwałość na modlitwie jest jednym z największych problemów, jakie napotykamy, kiedy sami zaczynamy życie modlitwy, poświęcając jej 5-10 minut dziennie. Jak bardzo trudno jest wytrwać, gdy mamy tysiące innych rzeczy do zrobienia, które wydają się nam ważniejsze niż ten darmowy czas, który powinniśmy zarezerwować dla Boga. Każdy według stanu, w jakim żyje i w zależności od swego powołania. Dla każdego ten czas będzie różny. Matka, która ma 5 dzieci, nie będzie mogła poświęcić tyle samo czasu na modlitwę, co karmelitanka. Ale powinnością nas wszystkich będzie ustalić sobie taki czas i wytrwać. Dla Teresy były to 2 godziny, dla innych będzie to na przykład 15 minut. Ale jeżeli już rozpoczynamy dialog z Chrystusem, to powinniśmy go prowadzić nie tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Tu bardzo ważne jest zachowanie ciągłości. W filmie Kawaliera o świętej Teresie pewna karmelitanka mówi, że w Karmelu najtrudniejszych jest pierwszych 30 lat. Wytrwać na modlitwie przez 30, 40, 50 lat. Myślę, że życie w Karmelu nie jest takie łatwe, jakby mogło się nam wydawać. Kiedy my zaczynamy w naszym życiu przeznaczać 15 minut na codzienną cichą modlitwę, to na początku uważamy, że nie jest źle. Potem jednak przychodzi nuda, myślimy o innych rzeczach i zawsze znajdziemy coś ważniejszego, pilniejszego, pożyteczniejszego niż ten czas przeznaczony dla Boga. Tym bardziej, że mówimy sobie, że nawet jeżeli będziemy dalej się modlić,
to nam to nowego nic nie przyniesie. Kiedy już jako biskup pojechałem z wizytą ad limina, ażeby zobaczyć się z papieżem, spotkaliśmy się z nim 4 razy w ciągu 3 dni. Widzimy się z nim najpierw osobiście, potem jesteśmy u niego razem z innymi biskupami z tego samego regionu. Później spożywamy wspólny posiłek i następnie odprawiamy razem mszę świętą. Kiedy na nią przychodzimy, papież jest już tam od godziny i modli się. Następnie odprawia mszę świętą. Msza święta trwa jeszcze godzinę. Nawet biskupi czasami uważają, że to jest długo, ponieważ jest to msza, gdzie nie ma śpiewu, nie ma kazania, ale jest bardzo dużo ciszy. A wydaje się przecież, że papież ma bardzo dużo pracy. Ale im więcej ma pracy, tym więcej się modli, ponieważ chrześcijaninem, który najwięcej potrzebuje pomocy Ducha Świętego, jest właśnie on. Dlatego też, im większa jest nasza odpowiedzialność duchowa, tym bardziej powinniśmy potrzebować tego momentu darmowej modlitwy. Kiedy mówię darmowej, chcę powiedzieć, że ta modlitwa jest nie po to, aby Bóg dał mi pomysł czy siłę, ale bym, wpatrując się w Trójcę Świętą, która wspomaga działanie w świecie, pozwolił działać jej we mnie i stał się wolnym narzędziem jej działania. Czasami ludzie pytają mnie, ile czasu powinni się modlić. Odpowiadam wtedy: nie mam pojęcia. To zależy od twego wieku, od stanu, w jakim żyjesz, od tego, co robisz w życiu. A poza tym Bóg nie będzie wymagał od ciebie tego samego w takim czy innym momencie życia. Czasami odkrywam tu niespodzianki. Znam francuskiego chirurga, który ma bardzo dużo pracy i pracuje z prawdziwym poświęceniem. A mimo to modli się godzinę w ciągu dnia. Mówi, że jeśli by nie poświęcił dziennie 1 godziny na modlitwę, nie mógłby sprawnie i dobrze operować swoich chorych. Każdy z nas winien znaleźć ten właściwy czas, aby spełnić to, czego Bóg od niego wymaga. Wróćmy do historii małego ptaka. Zostawiliśmy go w momencie, gdy popadł w roztargnienie, gdy zaczął myśleć o różnych rzeczach, zapominając o słońcu. Otóż, gdy to spostrzeże, nie ukryje się wcale w jakimś kącie, aby płakać nad swą małością, ale jak pisze Teresa, zwróci się w stronę swego ukochanego słońca, wystawi swe umoczone małe skrzydła na jego dobroczynne promienie i zwierzy mu się ze swych niewierności, opowie o nich w szczegółach, sądząc, że swą zuchwałą ufnością zdobędzie więcej wpływu, przyciągnie pełniej miłość tego, który nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeżeli zaś Jezus nie odpowiada na to wołanie, to ptaszek cały zmoczony i drżący z zimna pozostaje wytrwale na miejscu i ofiaruje Bogu swoje cierpienie. Mówi wręcz: Jezu, jakże twój ptaszek jest szczęśliwy, że jest słaby i mały. Cóż by zrobił, gdyby był wielki? Nie odważyłby się nigdy pojawić w twej obecności lub zasnąć przed tobą. Tak, to jeszcze jedna ze słabości ptaszka. Gdy wpatruje się w boskie słońce, a chmury nie pozwalają mu zobaczyć jednego choćby promienia, wtedy mimo woli zamykają mu się oczy, głowa chowa się pod skrzydło
i biedna, mała istota zasypia, myśląc ciągle, że wpatruje się w swą ukochaną gwiazdę. Powiedziałem wczoraj, że jednym z problemów Teresy na modlitwie było to, że zasypiała oraz, że duszpasterz Karmelu bardzo często na tym ją przyłapywał. Ale od momentu, kiedy odkryła drogę dzieciństwa Bożego, już się tym nie martwiła. Mówiła bowiem, że małe dzieci są dużo grzeczniejsze, kiedy śpią. Po drugie, lekarze usypiają chorych, kiedy chcą przeprowadzić operację. A po trzecie, Bóg zna nasze słabości. Nie znaczy to wcale, że Teresa będzie spała na modlitwie, ale że gdy się obudzi, nie będzie lamentowała, a w jej sercu będzie pokój i rozpocznie na nowo swe miłosne zajęcie. Inaczej mówiąc, zaakceptuje upokorzenie swego ubóstwa i swojej niemocy. Z pewnością również upokorzenie spowodowane żartami innych sióstr. Ale Teresa nie czuje się winna i swoje ubóstwo i słabość ofiaruje Bogu. Nie może się cieszyć tym, że się dobrze modli, ale mimo wszystko będzie się modliła modlitwą ubóstwa i słabości. Nie do niej należy bowiem osądzać swoją własną modlitwę. Jedyny wysiłek, który musi podejmować, to co chwilę rozpoczynać na nowo. Kiedy odbywał się proces beatyfikacyjny Teresy, sędziowie pytali świadków i siostry, czy Teresa czyniła cuda w czasie swojego życia. Nie, nigdy, brzmiała odpowiedź. Czy modliła się, czy miała ekstazy, lewitację? Nie, nigdy. Na modlitwie raczej przysypiała. Dlaczego więc chcecie, abyśmy ją kanonizowali? Pytano ze zdumieniem. A mimo to Teresa była kobietą wielkiej kontemplacji. Nam kontemplacja kojarzy się z czymś innym. Dla nas mistycy są dziwnymi ludźmi, przeżywającymi dziwaczne rzeczy. Teraz szczególnie telewizja francuska tym się interesuje. Nadaje na przykład programy na temat tajemnicy. I w tym samym programie jest mowa o przybyszach z innych planet, o latających talerzach i o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. Tak, jakby mistycy byli ludźmi, którzy żyją w innym, dziwnym świecie. To prawda, że święta Teresa z Avila czy święty Jan od Krzyża doświadczali zjawisk przedziwnych. Z pewnością słyszeliście też o Marcie Robin, która miała stygmaty i przeżywała co tydzień mękę Chrystusa. Prawdą jest więc, że zdarzają się zjawiska niezwykłe, ale Bóg sam wie, co czyni. Jednak święty, jak na przykład Teresa z Lisieux, nie musi koniecznie przechodzić przez te nadzwyczajne doświadczenia. Dlaczego zatem modlitwa Teresy była kontemplacją? Dlatego, że w swojej modlitwie nie szukała ani wrażeń, ani własnej pociechy. Szukała jedynie tego, by kochać Boga w wierze i nadziei. To znaczy, że w czasie, który poświęcała modlitwie, ćwiczyła, doświadczała, żyła teologalnymi cnotami wiary i nadziei. Mówię o cnotach teologalnych, ponieważ są one darami otrzymanymi od Boga. Teresa była prawdziwym uczniem świętego Jana od Krzyża, który nam przypomina, że wiara nie jest wizją, ponieważ poprzez wiarę rzeczywiście nic nie widzimy. Na ziemi życie wiarą jest rzeczą normalną. Boga zobaczymy dopiero po życiu ziemskim. Ale wiara jako cnota teologalna pozwala nam spotkać Boga już teraz. Nie możemy Go spotkać poprzez nasze zmysły, ponieważ Bóg jest duchem i nie możemy Go w ten sposób dotknąć. Nie możemy też spotkać Boga poprzez rozum, ponieważ Bóg Go przekracza i jest ponad Nim. Co nie znaczy, że rozum nie jest wielkim darem Boga. Dzięki niemu możemy dojść do pewnych prawd, ale nie możemy dotknąć Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Rozum może jedynie pojąć objawienie Jezusa Chrystusa. Jedyny sposób na to, aby dotknąć Boga, to wiara. Dlatego też Chrystus poświęca cały swój czas na to, aby nauczyć uczniów wiary. Dlaczego nie macie wiary? Pyta i podziwia wiarę kobiety kananejskiej. Wiara polega na tym, żeby wierzyć nie widząc, ponieważ kiedy widzimy, już nie potrzebujemy wierzyć. Święty Jan od Krzyża mówi nam, że wiara z jednej strony jest pewna, ale z drugiej ciemna. Wiara to noc.
Nie skarżmy się więc, że w nocy nic nie widzimy. To rzecz oczywista. Dlaczego nic nie widzimy? Dlatego, że Bóg jest absolutną światłością i gdybyśmy Go mogli zobaczyć, Jego światłość by nas oślepiła. Dlatego też święty Jan od Krzyża bierze często przykład sowy, która żyje jedynie w nocy, ponieważ w ciągu dnia nic nie widzi. Zaś mały ptak z przypowieści Teresy trwa w miłości przed Bogiem i w nocy, i mimo chmur zakrywających słońce. Nic nie widząc, wierzy i kocha. Nie znaczy to, że Bóg nie może udzielić łaski, jakiej chce i kiedy chce, i że nie istnieją ludzie, którzy w jednym momencie otrzymują wielkie dary Ducha Świętego, jak również, że istnieją ludzie, którzy nawracają się, doświadczając Boga w cudowny sposób. Ale nie wystarczy się nawrócić. Trzeba iść dalej. Zwykle droga do Boga prowadzi przez doświadczenie i noc, które oczyszczają naszą miłość z egoizmu, byśmy mogli kochać naprawdę. Tak właśnie przeżyła Teresa w ostatnim okresie swojego życia, aż do śmierci 30 września 1897 roku. Noc ta nie była już dla niej nocą oczyszczeń, ale nocą cierpienia dla grzeszników w zjednoczeniu z Chrystusem w Ogrodzie Oliwnym i na krzyżu. Ona również, tak jak Chrystus, jest na krzyżu. Umiera na gruźlicę. Nie buntuje się, chociaż poznała pokusę samobójczej śmierci. Dwa razy mówi, że gdyby nie miała wiary, zadałaby sobie śmierć bez wahania. W tych ostatnich chwilach nie zeszła jednak z drogi zaufania. Dlatego trzeba, byśmy weszli na drogę modlitwy, która trwa całe życie. Modlitwy, która jest w sposób bardzo ścisły związana z rzeczywistością. Wtedy nie jest ona ćwiczeniem duchowym, ale staje się jakby oddechem naszego bytu, który coraz bardziej zależy od działania Ducha Świętego. Tego właśnie chciała Teresa, mówiąc: w sercu Kościoła będę miłością. I była miłością. Jutro zobaczymy historię jej pośmiertnego życia, gdyż jej ukryte życie i wytrwałość na modlitwie, w wierze i nadziei przyniosło niezwykłe owoce zaraz po jej śmierci. Do tego stopnia, że ta mała, nieznana karmelitanka promieniuje dziś na cały świat.